Mareczek nagrał, tak, tak, on widział, widział, no, 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 no. Ja Elżbieta zawsze z nazwiskiem muszę oglądać, bo akurat 525 takie po trzy leciały, ale mało nas nie zestrzeliły. No bo to tak leciało, tak nad, nad, nad. Ja mówię, kurczę, Pershinga puść. A czego ona nie przyszła z tobą, tylko teraz będzie rzucanie po balkonie? Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Daj, ja jej rzucę. No mówię, żebyś powinna z nią wchodzić. Ale ja... Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólne modlitwy, modlił się Bogusław z Polskiej Misji Katolickiej, minister Niemcy. Bóg zapłać Panu, z Panem Bogiem. Tym za druga biczowanie Pana Jezusa. Się zawstydziła, wzięła się, zakryła twarz, jak usłyszała Grabowska. Człowieka. Kto mocno kocha, ten jest w stanie... A to ma prawo na islam? Czy coś tutaj, czegoś człowiek ma się bać? Jest wtedy najbliżej. Czy człowiek ma się tutaj czegoś bać? Nic nie przestawia. No, także wiesz. Tam musi być do szafy dojście. No dobrze, to nie wyobraź za każdym razem chodzić, musi być otwarcie. Chyba lepiej jest, jak jest otwarcie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winom. Wiesz, po czym poznać zakonnicę katolicką? Nie mu zamki. Nie, po tym, że ona mówi dzień dobry i do widzenia. No dlatego, że ona jest skąpa, jest dziwna. I proszę Ciebie, tam na tamce, jak Ty powiedziałaś, no to trzeba kilka razy pochodzić. A na tę Wigilię to nie jedna już tak samo polowała i nie ona nie puści. Musi pochodzić. O tej zakonnicy katolickiej, która mówi dzień dobry i do widzenia. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na tamce. I ona jest bardzo skąpa, ale ona mnie bardzo kocha i do mnie tylko podeszła, wiesz. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ona do mnie podeszła i wiaderko, bo małą to otwórz. Mało miała, to zupy będzie szła, to przy okazji załatwisz. I mi wiaderko tutaj pod tego, ja mówię, tak, moja kochasiu, tak. Ale ona jest trochę psychiczna. No bo ta zakonnica, bo... Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Mimo po prostu jakiś telegram był ze Twój mąż, Marta, kto? No. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Oj, 10 razy drzwi zamyka, ta trzaska, ta trzaska. Jestem przygotowana na każdym ten telegram. Byś nawet nie pojechała do tej Ameryki, bo to jest bardzo daleko. Święta, ciekawe za co. 185 km. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Masz tutaj do Ciebie awizo przyszło. To jest dla Litki zupa, a Ty powinnaś przyszło. To chyba z tego OTS-u przyszło. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Albo Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Święta Maryjo, Matko
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Ja będę jechać teraz przez żeby tak dalej. Ale tylko trasą, tylko trasą. Wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują swojego miłosierdzia. Nie dała mi sami się rozpiąć poznania z parafii pod wyrażaniem świętego Marka Ewangelisty. Dobrze. Panem Bogiem. No to leć, kochana. Panem Bogiem. Te bułki będziemy jadły we dwie. Tej trzecia ciernią ukoronowanie Pana Jezusa. Bułki będziemy. Być królem to mądrze władać samym sobą, nawet za cenę cierpienia. Jezus zachował królewską godność także w koronie z cierni. Gdy szanujemy siebie, także własne ciało, także widzisz, ta zakonnica, ona dzisiaj taki gest zrobiła, bo do mnie podeszła i zabrała ode mnie wiaderko, żeby nalać, tak. I po prostu myśmy mu rozmawiali na ten temat, że ludzie, ci, którzy na Wigilię, to jak nie wiedzą, że to trzeba być 10 razy, że tu się chodzi, to się wtedy dostanie. A tak nie. No, tak nie. A w ogóle Tania ta jest psychiczna. Ojcze nasz, który się zmierzył, mówiła tak, a skąd się to wszystko na to nabierało? Tam taki jeden siedział z taką brodą i ona mówi, to jest święty Mikołaj. Ja mówię, akurat Mikołaj to dawno umarł taki z taką brodą. Wysyłał. Ale ona tak chodziła i żartowała. I mówi tak, a skąd się to wzięło wszystko? I tak patrzyła się, tu jedna nowa twarz, tu jedna. Głupia baba, 15 osób nam przyszło, ona chodzi, szuka kto tu nowy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Ja jej kiedyś mówiłam, że ja tutaj uczę w tej szkole na Pana Wszystkiego 4. Tak. Ona mówi, o, wspaniale, nauczyciele u nas są. Ja mówię, bo ja zawsze lubię klasztory. Klasztor mówię. I zakonnicę. Także nie wiem, czy ty wiesz, Ewa, po czym poznać katolicką zakonnicę na tamce. Dlatego, że ona mówi, dzień dobry, do widzenia. I ona się tak mówiła, i do widzenia, i do widzenia, i do widzenia. Ja mówię, katolicka zakonnica Warszawy na Wisłę, ona gotuje zupy z wody składającej się najbardziej z Wisły, bo to nie brakuje. I mówi, dzień dobry, i do widzenia. A po czym podaj cygana, co już na uczeniu przechodzi te wasze. Tu w tramwaju mordą kręci. Tu niezadowolony jest ze wszystkiego. A na Szczepana zgrzytali zębami i jego doprowadzili do śmierci, a Jezusa to napali. Napal go tą lakunią na krzyż, no ale to... To jest też straszna pomyłka. Mniejsza o większość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci. Latały. Ja byłam nad Wisłą, jechałam w Lidze 23. A w niedzielę myślę Ciebie do badaczy. Zobaczysz. Pierwsza przerwa to będziesz miała tak. Kawa, ciasto, herbata. Bardzo dużo. A po drugim wykładzie będziesz miała obiad. Ale nie zapomnę. Nie zapomnę. No ale to chyba ty masz pamięć. Ale ja tu mam dużo w głowie. Jutro chyba wstaję o 5:00. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bo ja im wiesz, ja ich badaczy trochę ukradłam, dlatego że mnie ma lepiej. Bo ja miałem stopu badaczy, to byłam taki chłopak piękny, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Ale oni już teraz nie zapomnieli, oni tego. Tylko wiesz, jak ktoś chodzi na obiad, to ci badam, to mówi, czy ja jestem chrystusem. A ja mówię, a skąd? A proszę bardzo, na obiad. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nie zapomnę, że ty nie boli bardziej od słusznej kary. Droga Jezusa stała się dowodem jego zachwycającej i ofiarnej miłości.
Módlmy się o to, by nasze trudne drogi krzyżowe prowadziły nas do miłości, a nie do rozpaczy. Bardzo ładnie. Także badacze są bardzo fajni tutaj, ale wiesz, te babki stare, niektóre to tak są głupie, że one nie wiedzą pewnych rzeczy. Ja też przypatrzyłam się wszystkiemu. No, ale wiesz, wykłady niektóre są przeciekawe. Księdza Daniela, brat z Krakowa przyjedzie. Oni tu mają jedną willę. Tu jakby w tej jednej willi mieszkali, rozumiesz? Ale ja nie wiem, czy ja trafię. Czy jak ja znajdę bez ciebie? A jaka ty? Ja ci podam adres, zaraz spoko. Cię pójdziesz pytać. O, tu z hrabiną pójdziesz. No, także wiesz, tam będzie obiad. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i dobra, jedź teraz, potem będziemy gadały. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś... No, w lubelskiej nie przywiozłaś tam tego, co trzeba, z tego nie przywiozłaś. No może teraz się... Na lubelskiej, proszę Pana, nie było. Było dzisiaj tylko pieczywo. Ja nie mam Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Także u nas w klasztorze, proszę Państwa, modlimy się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony. No bo nie ma prawosławnych, żeby to była jakaś krymska. No to wiadomo, że to byliby prawosławni, ale okazuje się, że tam od strony Ukrainy to też są tylko grekokatolicy. Buziaczki, tak, pozdrawiam. I proszę jeść kaczki. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Za nami grzesznymi. Polacy oczywiście czują solidarność z Brytyjczykami, którzy są ponad Hindusami. Ale w drugą stronę to nie działa, no bo nie mówią, no ale to sorry, no bo my tu jesteśmy Brytyjczykami. Więc szczerze czytałam takie analizy kiedyś, wydawało mi się, że to nie jest takie aż mainstreamowe. Teraz myślę, że coraz bardziej jest. Wracając do Twojego pytania, ci Polacy to wiedzieli. No, jak czas temu rozmawiałam z takim profesorem, który się zajmuje wtajną prawicą w Wielkiej Brytanii, Matthew Feldman, i on mówi, jak on opowiadał, ile Polaków przychodzi na marsze skrajnej prawicy, na przykład w Newcastle, to jest po prostu, mówisz, jest sam zdziwiony, jak bardzo... Demonstrują za tym, żeby ich wyrzucono, to prawdopodobnie o tym nie wiedzą, to by najbardziej w tym rozumieć. No, to nie o nich chodzi. Nie będą mieli nic do gadania, przecież nie mają obywatelstwa, to ich w ogóle opinia się nie liczy. Tak, chociaż teraz jest, tylko nie było... I jeszcze, powiedzmy, rok czy dwa lata temu, takie licytowanie się, kto ile jest. Bo to zawsze było wiadomo, że się przyjechało, większość ludzi jednak przyjechała po wejściu do Unii. A teraz trzeba sobie dokładnie obliczyć, ile, czy już się ma prawo do rezydentury, czy już się ma prawo do paszportu. I oceniają się między sobą. Potem... Najlepiej oczywiście, jak masz obywatelstwo, ale jak nie masz, no to czy masz prawo, czy już masz rezydenturę, a ile tu jesteś? Bo to też świadczy o tym, jak bardzo możesz tu być. To są takie polskie, ale... Ten Hindus i taki prawdopodobnie przylicytuje, bo on ma... Jego rodzice mieli obywatelstwo w ogóle, zacznijmy od tego. Ale to już latamy w kółko i te same argumenty. Natomiast też nie intryguje kwestia tego, na ile realistycznym scenariuszem jest ten, nie wiem, czy on ma jakąś fachową nazwę, Scotexit, czyli ta sytuacja, w której Szkocja właśnie rzeczywiście zostanie w Unii jako osobne, niepodległe państwo. U siebie w pierwszych tych komentarzach na wiadomość o Brexicie zażartowałem takim ponurym dowcipem, że jak królowa będzie chciała odwiedzić zamek Balmoral, to ją stawią w kolejce
paszportowej dla paszportów, z odprawą dla paszportów spoza Unii Europejskiej. Ktoś mi skomentował, że rodzina królewska nie ma paszportu. Nawet z ciekawości to potem sprawdzam, już nie wracam do tej dyskusji, ale wrócę do niej oczywiście na antenie. Mają paszporty i tylko jedyne, czym się różnią ich paszporty, to że mają te swoje tytuły tam wklepane jako część imienia i nazwiska, czyli tam His Royal Highness, czy tam Head Royal Highness. Tym się różnią, ale to jest dygresja. Czy to jest w ogóle, czy to jest możliwe i czy to ma jakąś ładną nazwę, Scotexit? To się jakoś, nie słyszałam jeszcze o tej nazwie, ale jakiś. Ponieważ już widziałam, może jest Polexit, może Polexit czy Polend, jest w powszechnym użyciu w Polsce, ale o tym Scotexit jeszcze się nie mówiło, bo może też chodzi o to, że to nie jest wejście, tylko że zostajemy. Tak, tak, tak. Więc nie można tutaj mówić o tym w ogóle tego exitu jakkolwiek wspominać. Ile to jest realne, tego nie wiem. Na razie jest nierealne, ponieważ Szkocja nie jest członkiem Unii Europejskiej i ponieważ tylko członkowie mogą decydować, to tak naprawdę nawet premier Szkocka nie bardzo ma możliwość formalną prowadzić jakieś rozmowy, no bo nie jest stroną po prostu. Jeśli chodzi o królową, to wszyscy ją tak kochają. Nie wiem, jak będzie z księciem Karolem, ponieważ on generalnie nie ma dobrej prasy. Pewnie też nie bez powodu, ale w Szkocji królowa jest naprawdę bardzo lubiana. Tak, czy w praktyce pewnie to będzie jak z Kanadą czy Australią, czyli tak. Oddzielą się, ale zostawią sobie głowy państwa. Tak, jeśli chodzi o, bo w przeciwieństwie do Londynu, który po prostu nie miał żadnego planu B, Szkoci już od dawna na tym pracowali, ponieważ przy okazji referendum niepodległościowego, które było 2 lata temu niecałe, w sierpniu, to stworzyli taki szkic konstytucji. I tam było dokładnie rozwiązane, więc królowa zostawała królową. I oni teraz, jak dyskutują o tym, czy zostać, czy nie zostać, czy zrobić drugie referendum, które prawdopodobnie zrobią, jeśli 60-70% będzie w większości sondaży, to raczej dojdzie do drugiego referendum. A tyle mniej więcej jest, prawda? Teraz jest 59, ale to wzrosło i rzeczywiście pojawiają się ludzie, którzy mówią, no wcześniej głosowaliśmy, żeby zostać, no ale głosowaliśmy, żeby zostać, ponieważ przekonywał nas ten argument, że nie będziemy się musieli drugi raz starać o Unię, bo to nie jest takie oczywiste, że zostaniemy. I też jest ciekawe, że w Szkocji takim argumentem, który krąży właściwie w każdym pubie, przy każdej rozmowie, bo rzeczywiście tych rozmów jest bardzo dużo i to jest naród, który nigdy nie rozmawiał o polityce, bo przecież o polityce się nie rozmawiał. To jest jeden z tematów tabu przy stole, tak? Tak, teraz po prostu wszyscy rozmawiają o polityce i pojawia się ten argument Grenlandii. Ponieważ Grenlandia, o czym pewnie wszyscy mało wiemy, ale była przez moment w Unii Europejskiej. To ponieważ nie było no tak, ale była we wspólnocie europejskiej. Jako część Danii i po 3 latach stwierdziła, że to jednak nie jest zbyt korzystne, bo tam chodziło o limity połowowe, ryb i fok, więc po prostu wyszło. Wiadomo, że to były inne czasy, bo to była jednak połowa lat 80. I ta Unia nie była aż tak ścisła, bardziej była gospodarcza, no ale jednak pokazuje, że część krajów może być w Unii, a część nie. Więc teraz każdy jest ekspertem od Grenlandii, od Norwegii i od tego, jakie są możliwości zostania, ale wyjścia, ale zostania i jakichś takich wszystkich możliwych opcji. Rzeczywiście o tym się bardzo dużo mówi i pozytywne jest przynajmniej to, że może trochę po nie w czasie, ale jednak ludzie się zainteresowali i zaczynają o tym dyskutować, bo to, że się nie mówi o polityce, zawsze mi się wydawało, że to jest wielka wartość, że można porozmawiać o czymś innym, o książkach i o czym, na czym się było w teatrze. Natomiast to jednak pokazuje, że jakąś taką ważną częścią życia się nie interesowano. I teraz ci Brytyjczycy nadrabiają zaległości. Wychodzi im to lepiej lub gorzej, ale no jest to jakąś wartością przy okazji tego Brexitu. Tylko czy z tych rozmów, znaczy, czy widzisz jakąś różnicę między rozmowami właśnie po obu stronach wału Hadriana, to znaczy, czy z tych rozmów widać różnicę między Szkocją i Anglią, czyli w Londynie inne są nastroje,
Bo w sumie, jeżeli obie strony na przykład nam tak bardzo się nie lubią, no to w końcu się i tak rozpadną. Tak, są. Te różnice są. Różnice polegają na tym, że Brytyjczycy mówią, co my zrobiliśmy, a Szkoci mówią, co oni zrobili. No bo jednak oni mają poczucie, że u nich w każdym okręgu zagłosowano za tym, żeby zostać. Więc nie ma nawet jednego wyjątku. Co więcej, nawet wyspy szkockie, które zawsze, bo głosowały Szkocja inaczej, a wyspy zawsze były na kontrze do Szkocji, to teraz nawet te wyspy tworzą ze Szkocją jedność, co już też jest bardzo podkreślane przez Szkotów. W każdym razie w Wielkiej Brytanii czuć tą różnicę, dlatego że jednak Szkocja no bardzo się czuje europejska i w Wielkiej Brytanii właściwie gdybym nie wiedziała, że jest w Unii i gdybym nie widziała znaczka na lotnisku, równie dobrze mogłabym nie wiedzieć, że Wielka Brytania jest w Unii. Dlatego, że w Londynie, nie wiem, nie ma... studenci nie wyjeżdżają prawie na Erasmus. Nie ma tych wszystkich znaczków, że zasponsorowała to Unia. Nie ma żadnych flag praktycznie. Więc z tego powodu też rozumiałam, że oni tak nie czują, na czym ta cała wspólnota polega. Natomiast w Szkocji już wcześniej było tak, jak byłam właśnie 3 lata temu obserwować tą walkę o niepodległość, to widziałam, że już wtedy było bardzo prounijnie, a teraz jest jeszcze bardziej, więc to jest to, co bardzo ten mur Hadriana oddziela jeden pogląd od drugiego. Czyli to się wszystko przynajmniej skończy rozpadem, czyli niestety żyjemy w ciekawych czasach, ale to jest przynajmniej dobre dla dziennikarzy, póki nas to jakoś nie ugryzie w jakąś część ciała, czego się też boję, ale no dobrze, to jest wszystko tematy na następną rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była Milena Rasiczecha, koleżanka redakcyjna, która właśnie wróciła z Wielkiej Brytanii opisywała tam w reportażach, co się dzieje na ulicach. Audycję wydawała Zuzanna Piechowicz, realizował Jacek Kozłowski. Za chwilę informacje, po informacjach wieczór Radia Tok FM, na który zapraszam w imieniu Hanny Zielińskiej. Ja się nazywam Wojciech Orliński i do usłyszenia za tydzień w piątek o 20. Salon Radia Tok FM. Piąteczek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Niepokojącego, bardzo dużo rozgłośnień dotyczących rozwodów. Wtedy trzeba zadbać o dziecko. Jakieś zmiany w rodzinie duże, typu żałoba, bądź przeprowadzka, jakieś zmiany adaptacyjne. Wtedy powinniśmy się zainteresować profesjonalną pomocą, bo im dłużej zwlekamy, to niestety tym dłużej będzie musiała trwać ta pomoc. A mów co z tym internetem? Jak ogarnąć internet życiu naszego dziecka? Myślę, że nie da się zabronić korzystać z tego, więc raczej bym wchodziła w to, co dziecko mi pokazuje. Mamo, chodź ci pokażę. Czyli oj, to nie mówię, no cóż ty, to jakaś głupota, w ogóle w to nie gra. I tylko idę i słucham, patrzę na to, co dziecko nie jest głupie. Ono wyczuwa intuicyjnie, że są rzeczy, których nie można pokazać mamie, bo jasne, nie będzie tak zadowolona. Natomiast są skuteczne filtry i rodzice widzą, że dziecko wyczuwa. Właśnie o to chodzi. Różne dziwne rzeczy, kiedy dziecko chce kupić króliczka, wpisze króliczek w wyszukiwarce, a tam wyskakują dziwne króliczki. Więc są takie filtry na poziomie domu, możemy to robić. Możemy też limitować w jakiś sposób ten internet, czyli umawiać się z dzieckiem, kiedy w ogóle cała rodzina korzysta z internetu, żeby robić też, spędzać czas w jakiś inny sposób, taki bardziej powiedzmy aktywny bądź relacyjny. Możemy też współpracować tutaj z innymi rodzicami, do których nasze dziecko chodzi, gdzieś tam się razem spotykają, żeby to było spójne. No tutaj dużo takich mam sytuacji z moimi pacjentami, którzy mi często się skarżą, bo u mnie w domu to ja nie mogę, a wszyscy moi kumple to załóżmy grają w GTA. Oczywiście. No i też by chciał. Oczywiście to wiadomo, że nie wszyscy. Natomiast to jest tak, że niespójny jest ten system nawet między rodzicami, to jest łatwo umówić. Słuchaj, jedziemy na wakacje całą ekipą, 3 rodzinki, chodźcie w ogóle bez internetu. Uda się to, tylko trzeba się umówić. Pewnie. A w takim normalnym życiu, to znaczy nie wakacyjnym czasie, jak limitować ten internet? Zwolennikiem jakiej ilości internetu dziennie jesteś?
Uważam, że w wieku szkolnym takim od pierwszej do szóstej klasy to powinno wystarczyć jak godzinka dziennie na taką elektronikę. Dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym potrzebują tego trochę więcej, no bo tam się komunikują. Natomiast mniejsze to raczej grają, szukają jakichś informacji, do szkoły tam to jest im potrzebne. Natomiast chciałabym powiedzieć jasno i wyraźnie, że to nie powinna być główna forma spędzania wolnego czasu. Tak jest, bo kiedyś karą było, jak nam nie pozwoliła Szlaban mama. Na podwórko. Tak, a dziś jest karą, kiedy mówi idź na podwórko, zagraj tak. Piłkę. Straszne. Ale nie, wcale nie jest tak źle. Dzieci też się bawią. Dzieci też się bawią, są naprawdę fajne, radosne, mądre. Trzeba je tylko czasami tam troszeczkę uświadomić, co jest dobre, a co niekoniecznie. Dziękuję ci bardzo za te cenne. Dziękuję. Monika Perkowska była z nami, 20:57 na zegara za 3 minuty wiadomości. Sobota o 22:00. Kochany, zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen, bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Akcja! Ruszyły wakacje, a wraz z nimi najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Orange Kino Letnie Sopot Zakopane. Czekają na ciebie wielkie emocje, romantyczne wieczory i niesamowite zwroty akcji. Przeżyj z nami lato pełne kina. Codziennie przez całe wakacje kino na Molo i kino na Krupówkach. A w każdą środę i w każdy czwartek także w Giżycku. Wstęp wolny. Więcej na orangekinoletnie.wp.pl. Na festiwal zaprasza Orange. Patroni medialni, telewizja TVN i TVN Fabuła. Magazyny Uroda Życia i Party. Serwis Party.pl. Poleca jak zawsze RMF FM. Wezmij promocji na przedłużach. Delikatesa Centrum. Obiec jeszcze dzisiaj odwiedź na Delikatesa Centrum. Przejdź i sprawdź. Piwo tyskie Gronie butelka pół litra za złoty 95 zł. I łopatka wieprzowa bez kości 1 kg za 10,49 zł. Oferta handlowa skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. Delikatesy Centrum. Dbamy codziennie. Weekendowy test rodzinny to bezmogi owoc, film sensacyjny, wspaniała zabawa w RMF FM. Weekendowy test rodzinny. Zgłoś swoją rodzinę na www.rmf.fm i grajcie o super nagrody. Finał w niedzielę po 16. Oko w oko z weekendowym testem rodzinnym staje Chiabak. Jedyne nawilżające krople do oczu z filtrem UV. Chiabak. Bez konserwantów. Nie przegap hitu tego lata. Tylko do 24 lipca limitowana edycja super oferty UPC. Teraz internet 120 mega oraz telewizja w domu i poza domem. Promocji jakiej jeszcze nie było. Dla nowych i obecnych klientów UPC. Nie zwlekaj, sprawdź. Zadzwoń 813 813 813. Odwiedź salon sprzedaży lub wejdź na upc.pl. Taka okazja tylko do 24 lipca. Pamiętaj 813 813 813. UPC. Mega fan. Po reklamie. Słuchajcie, RMF FM w piątkowy wieczór, jest godzina 21. Mamy nowe fakty. Przed mikrofonem Agnieszka Friedrich. Amerykańskie siły w Polsce będą stacjonować raczej w północno-wschodniej części kraju, zdradza szef MONU. Komisja Wenecka ma pilnie zbadać podjętą przez Sejm nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, chce tego szef Rady Europy. Po strzelaninie w Dallas amerykańskie flagi opuszczone do połowy masztów. Słuchajcie też mistrzowskich faktów sportowych. Mamy kolejny złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Rozważanych jest kilka lokalizacji rozmieszczenia w Polsce amerykańskich sił. Sprawa nie jest rozstrzygnięta, mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Jak dodaje, chodzi raczej o lokalizacje północno-wschodnie niż południowo-zachodnie. Z faktów wiecie, że sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg potwierdził dziś oficjalnie w Warszawie, że wzmocniona zostanie wschodnia flanka Sojuszu przez wysłanie tam 4 batalionów. Stany Zjednoczone będą państwem dowodzącym batalionem NATO w Polsce, Niemcy na Litwie, Kanada na Łotwie, a Wielka Brytania Estonii. Bataliony te będą demonstracją siły Sojuszu Północnoatlantyckiego i będą oznaczać, że atak na jeden z sojuszników będzie równał się atakowi na wszystkich pozostałych, mówił Stoltenberg. Szef NATO zaznaczył, że Sojusz nie chce nowej zimnej wojny ani nowego wyścigu zbrojeń. Wzmacniając odstraszanie i obronę, NATO nadal poszukuje konstruktywnego dialogu z Rosją, podkreślił Stoltenberg.
Sekretarz Generalny Rady Europy zwróci się do Komisji Weneckiej o zbadanie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która została przyjęta wczoraj przez Sejm. Poproszę Komisję Wenecką o pilne sprawdzenie, czy ta ustawa uwzględnia opinię wydaną w marcu, głosi oświadczenie Torbjörna Jaglanda. Sejm, przypomnę, uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym opartą na propozycjach PiS. Wcześniej posłowie odrzucili ponad 40 poprawek zgłoszonych przez opozycję. Ustawą 20 lipca zajmie się Senat. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarządził, by amerykańskie flagi do 12 lipca pozostawały opuszczone do połowy masztów przed Białym Domem, budynkami publicznymi, bazami wojskowymi i na okrętach marynarki wojennej. To w związku ze strzelaniną w Dallas. Decyzję podjęto z szacunku dla ofiar ataku w Teksasie, gdzie wczoraj wieczorem zginęło 5 policjantów, brzmi komunikat Baracka Obamy. Do tragedii doszło podczas pokojowej manifestacji przeciw brutalności policji w Dallas. Snajper, strzelając z karabinu z wysoko położonego stanowiska, zabił 5 policjantów, ranił 7 funkcjonariuszy i 2 cywilów. Parada wojskowa przeszła na rozpoczęcie ogólnopolskich dni NATO Łódź razem z NATO. W rytmie muzyki granej przez orkiestrę ulicą Piotrkowską maszerowały oddziały Wojska Polskiego, grupy rekonstrukcyjne i Straż Miejska. Bardzo przystojnie wyglądają. Robi to wrażenie. To tam dalej jeszcze jest husaria, zaraz nadjedzie, to też będzie na co popatrzeć. No ja bardzo lubię konie i zwierzęta, także fajnie zawsze. Fajnie się poprzebierali. Multum zdjęć zrobiłam, film nagrałam, także rodzina z chęcią obejrzy to. Bardzo kolorowo przede wszystkim i naprawdę bardzo przyjemnie. Na czym pani oko zawiesiła? Mój chłopak tutaj jest w tym czerwonym. A, czyli w stroju takim szlacheckim. Tak, mój prywatny szlachcic. Tak zawodowo parady z łodzianami na Piotrkowskiej obserwowała nasza łódzka reporterka Agnieszka Wyderka. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Piłkarskie emocje gwarantuje producent okien firma Drutex. Sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Gorących emocji na stadionach życzy sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Producent kotłów centralnego ogrzewania, firma Defro. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza ich sponsor, właściciele firmy Aventa, polski producent systemów wentylacyjnych. www.aventa.pl. A w mistrzowskich faktach sportowych Janka Łódzki o złocie, o złocie. Mistrzowskie fakty sportowe zaczynamy od rewelacyjnych wiadomości z Amsterdamu, gdzie odbywają się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Po złotym medalu Anity Włodarczyk złoto w skoku otyczce wywalczył Robert Sobera. Polak tytuł mistrza Europy zapewnił sobie, pokonując poprzeczkę na wysokości 5 metrów i 60 centymetrów. Sobera jest tym samym pierwszym w historii polskim mistrzem Europy w skoku otyczce. Teraz kolarstwo. Brytyjczyk Stephen Cummings wygrał 7 etap Tour de France. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 53. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Belg Greg Van Avermaet. Majka jest 65. Teraz piłka nożna. Za 48 godzin rozpocznie się finał Mistrzostw Europy. Na stadionie Stade de France Portugalczycy zmierzą się z Francuzami. Znamy coraz więcej szczegółów. Puchar, który 4 lata temu wywalczyli Hiszpanie, wniesie były reprezentant La Furia Roja, Xavi Hernandez. Natomiast sędzią będzie Anglik Mark Klattenberg. Arbitrowi przyjrzał się nasz specjalny wysłannik na Euro, Patryk Serwański. Patryk, Klattenberg jest już znany francuskiej publiczności. Oto będzie 4 mecz Anglika na Euro. Sędziował m.in. nasz mecz ze Szwajcarią w 1/8 finału. Mieliśmy do Klattenburga pewne zastrzeżenia, bo nie pokazał czerwonej kartki szwajcarskiemu obrońcy po brutalnym faulu na Lewandowskim. Łącznie na Euro arbiter pokazał dotychczas 13 żółtych kartek. W ostatnim czasie to drugi ważny i prestiżowy mecz Klattenburga. W maju sędziował finał Ligi Mistrzów, czyli starcie Realu z Atletico. Naprzeciwko siebie stanęli wtedy Cristiano Ronaldo i Antoine Griezmann. W niedzielę angielski sędzia znów się z nimi spotka. Paryż, Patryk Serwański. Dziękujemy i zostajemy jeszcze przy Euro 2016. Grzegorz Krychowiak został wybrany przez prestiżowy France Football do najlepszej jedenastki mistrzostw. Polak otrzymał notę 6. Najlepszą notę, 7, otrzymał bohater ostatniego półfinału, napastnik reprezentacji Francji, Antoine Griezmann. Piłkarskie emocje gwarantuje producent okien firma Drutex. Sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Gorących emocji na stadionach życzy sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Producent kotłów centralnego ogrzewania, firma Defro. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza ich sponsor, właściciele firmy Aventa, polski producent systemów wentylacyjnych. www.aventa.pl. Patrzę na najbardziej aktualną prognozę pogody i próbuję z niej wyciągnąć to, co najlepsze. A najlepsza jest może nawet i temperatura, no bo w końcu w ciągu dnia jeszcze jest od 20...
to 20 do 23, 24 stopni, to nie powinniśmy narzekać. Potem już są trochę gorsze fakty. Przede wszystkim deszcz, pojawi się również kilka burz w północno-zachodnich rejonach naszego kraju. No i wiatr osiągający prędkość nawet do 70 km na godzinę. Ale nie samą pogodą człowiek żyje przecież, prawda? Ja chciałam przekazać kierownikowi, że po 6 latach pracy czas najwyższy o podwyżkach. No tak, zdecydowanie. Podwyżka temperatury też by się przydała. Dla ziarna Bożego Słowa. W tej postawie niewiasty zasłuchanej Słowo Boże stałaś się dla każdego z nas najdoskonalszym wzorem postawy człowieka oddanego Chrystusowi, Jego Słowu i dziełu. A Chrystusowe słowa, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, nie przestają rozbrzmiewać w dziejach świata i są skierowane do każdego człowieka. W czasach zamętu, jaki panuje w człowieku i świecie, potrzeba uważnego spojrzenia na wartości i problemy, niepokoje i nadzieje, osiągnięcia i porażki. Potrzeba spojrzenia i gotowego serca do działania, a dobry Bóg kieruje do nas zaproszenie jak do proroka Izajasza. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Prorok Izajasz odpowiedział: oto ja, poślij mnie. A jaka winna być moja odpowiedź? Na przestrzeni wieków Duch Święty nieprzerwalnie odnawia młodość Kościoła, budząc w wielu szlachetnych i otwartych sercach nową energię świętości i uczestnictwa w Bożym planie zbawienia człowieka. Stowarzyszenie Cudownego Medalika to konkretna możliwość żywego, świadomego i odpowiedzialnego włączenia się w misję Kościoła. A nowe sytuacje, zarówno w Kościele, jak w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym, kulturalnym, domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania naszych serc i otwartych dłoni, bo żniwo wielkie. Dlatego członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika swoją obecnością i miłością podejmują trud przemiany świata, w którym żyją, aby stawał się bardziej ludzki, bardziej otwarty na Boga i Jego łaskę. Podejmowany trud to wyraz wierności Twoich czcicieli wobec orędza miłości i miłosierdzia objawionego świętej Katarzynie w kaplicy domu macierzystego sióstr miłosierdzia w Paryżu. Maryjo, naśladując Ciebie i niosąc wszystkim potrzebującym cudowny medalik jako tarczę obronną, która chroni od zła i broni świat przed szatanem, członkowie apostolatu maryjnego pragną realizować pierwsze i najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Maryjo, bez grzechu poczęta, wierzymy mocno w Twoje orędownictwo przed Bogiem we wszystkich naszych potrzebach duchowych i doczesnych. Wejrzyj z czułością na wszystkich, którzy żyją dla Ciebie i uprość radość z czynienia dobra i świadczenia o Tobie wobec tych, których spotykają na swoich życiowych drogach. Prowadź
wszystkich nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa i ucz nas żyć w postawie radosnej służby Bogu i bliźniemu. Dziękujemy za rozważanie apelowe księdzu Jerzemu Basajowi ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, dyrektorowi krajowemu apostolatu maryjnego w Polsce. Zawierzamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, apostolat maryjny podejmujący nocne czuwanie, wszystkie pielgrzymki parafialne, krajowe i zagraniczne, piesze, rowerowe i inne. Maryjo, przyjmij ich trud pielgrzymi i wybłagaj im wiele łask. Zawierzamy Ojca Świętego Franciszka i jego pielgrzymkę do Polski, do Krakowa, na Światowe Dni Młodzieży i na Jasną Górę, na dziękczynienie za 1050 lat chrztu Polski. Zawierzamy Episkopat Polski, naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków, naszych ofiarodawców i dobroczyńców, w łączności z ojcami redemptorystami, z pracownikami i słuchaczami rozgłośni radiowych i telewizji Trwamy, z jasnogórską rodziną różańcową. W oczekiwaniu na pielgrzymkę rodziny Radia Maryja ogarniamy modlitwą wszystkie intencje Księgi Apelu Jasnogórskiego, jak również nasze osobiste. Rozważamy tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas zdrowia wiecznego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opłacz szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modlitwę jubileuszową doprowadzą dziś Edward i Małgorzata ze Świdnicy. Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim stawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę. Prosimy o apelowe błogosławieństwo. Pan z Wami. Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Z tej góry transmitowaliśmy apel jasnogórski. Dziś rozważanie poprowadził ksiądz Jerzy Basaj. Pozdrawiamy serdecznie stróżów Jasnej Góry, ojców i braci Paulinów. Można powiedzieć do zobaczenia jutro. A w naszym programie za chwilę informacje dnia, po nich Polski Punkt Widzenia, zaś w Radiu Maryja Czas Wzrastania. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Silniejsza Polska. 1000 amerykańskich żołnierzy będzie trzonem wojsk natowskich w Polsce już od przyszłego roku, ogłosił prezydent USA Barack Obama. Nasz dziennik pisze o decyzjach, jakie zapadły podczas szczytu NATO w Warszawie. Przeżyłem piekło na Wołyniu. Henryk Wesoły, ocalały ze zbrodni wołyńskiej, opowiada o zagładzie wsi Halinówka i okrutnej śmierci Polaków z rąk ukraińskich band OUN.